Otrzymaliśmy propozycję udziału w nagraniu płyty z okazji 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych, a propozycja padła od pani Katarzyny Laskowskiej z agencji artystycznej Opera Light. Pani Katarzyna również na tej płycie będzie śpiewać, jest to śpiewaczka, sopranistka. A nam przypadło w udziale wykonanie kilku utworów, które były soundtrackami z filmów o właśnie tematyce bankowej i giełdowej. No i Stowarzyszenie Wspaniałych Przyjaciół, Paweł Pańta kontrabas i Cezary Konrad perkusja. Będziemy mieli zaszczyt na tej płycie się znaleźć. Projekt jest zbudowany z rozmachem, gdyż występuje Orkiestra Symfonia Baltica, wspaniały kompozytor, aranżer i jazzowy skrzypek Krzesimir Dębski. Także jest tutaj naprawdę śmietanka, także projekt zapowiada się ciekawie. Z rzeźbą stojącą przed wejściem od drugiej strony, przeogromnym bykiem, tak? No. Giełda, mi się kojarzy jakoś, nie wiem, zawsze mam w głowie Nowy Jork, Wall Street, Stock Exchange, prawda, tych wszystkich panów biegających, krzyczących, patrzących na te cyferki, także to... Ja nie czuję się wilkiem z Wall Street, ani nawet z Alei Jerozolimskich, ale tempo, w jakim odbieramy telefony, momentami przypomina atmosferę, która tam jest niecodzienna. Może chcielibyśmy odbierać po pandemii. Ostatnio odbieramy. W pandemii raczej to była rzadkość telefonu. Na pewno takie wieści były, na pewno w gazetach, na pierwszych stronach. No to był news dnia. Gdzieś ten dzwonek pobrzmiewa rzeczywiście giełdowy, który może... Że po latach komunizmu nagle wracamy do kapitalistycznych... No giełda jest jak gdyby synonimem wolnego rynku. To był dobry dzień na pewno dla naszej gospodarki i dla naszego kraju.